Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przechodził, szli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno wołali: „Ulituj się nad nami, Synu Dawida!” Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: „Wierzycie, że mogę to uczynić?” Oni odpowiedzieli Mu: „Tak, Panie”. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: „Według wiary waszej niech się wam stanie”. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: „Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie”. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy. Gdy słabnie nasza wiara, my tracimy wzrok. Myślę tutaj o wymiarze duchowym. My po prostu nie widzimy tego, co Bóg pokazuje w tym sensie. My nie słyszymy tego, co Bóg mówi. Gdy słabnie wiara, tracimy wzrok. A to oznacza, że nie widzimy już ludzi tak, jak widzi Bóg. My, kiedy słabnie nasza wiara, to też tracimy zaufanie. Zaufanie do ludzi. Tracąc wzrok wiary, doświadczamy nadmiernego lęku. Postrzegamy zagrożenie tam, gdzie go wcześniej nie odczuwaliśmy. Uzdrowienie wzroku poprzedza wyznanie wiary. Jeżeli odczuwamy, że tracimy wiarę, ona słabnie w nas, powinniśmy tak sobie prywatnie, nawet codziennie wyznawać wiarę. Czy to wyznanie, które jest mszalne, czy też to, które odmawiamy na krzyżyku, odmawiając różaniec. Każdy, kto wyznaje wiarę, doznaje otwarcia oczu. Na tyle, na ile wierzymy, dzieją się cuda w naszym życiu. My niejednokrotnie pytamy, dlaczego Bóg nie wysłuchuje nas. Być może dlatego, że słaba jest nasza wiara. Żeby być wysłuchanym, to trzeba zrezygnować z zła, które przyjąłem i które praktykuję w moim życiu. Jezus uzdrawia według miary naszego zaufania Jemu. Niektórzy prosząc nie wierzą Bogu, że On może to uczynić. Dlatego zawsze jest konieczna ta modlitwa: „Panie, wierzę, ale zarać memu niedowiarstwu”. Kiedy zaczynamy się bać? Kiedy dochodzi do osłabienia wiary w nas? Zobaczmy, jak ciężko się żyje z ludźmi, do których utraciliśmy zaufanie. Nie widzimy ich jako przyjaciół, lecz jako wrogów, przed którymi wszystko powinniśmy ukrywać. I w taki sposób zaczynamy również postrzegać Pana Boga. To jest niewidzenie. Jak ja nie ufam ludziom, to nie ufam Bogu. Jak słabnie moja wiara w Boga, słabnie moja wiara wobec człowieka. Nie widzimy Go dobrym, miłosiernym, kochającym, przebaczającym. I my często, nie mając wiary, nie przyjmujemy darów od Boga. Szarpiemy się sami ze sobą, uznając, że prosimy, a Bóg nie chce nam tego udzielić. Kiedy jest w nas wiara prawdziwa, wszystko nabiera sensu, nabiera blasku. Mamy w sobie wiele odwagi. Nosimy w sobie wewnętrzne światło. Dlaczego Jezus zobowiązuje uzdrowionych do milczenia o tym, czego doświadczyli? On nie chciał, aby Mesjasz był kojarzony z działaniem wyłącznie pełnym mocy, gdzie nie byłoby miejsca na cierpienie i na krzyż. Zobaczmy, że w człowieku jest taka łatwość przyjmowania Pana Boga wtedy, kiedy wszystko jest dobrze, kiedy wszyscy się kochają, wszyscy są zdrowi, nikt nie umiera, jest praca i są dobre zarobki. Ale kiedy coś zaczyna się psuć: „Panie Boże, Ty jesteś przeciwko mnie. Nie chcę mieć z Tobą nic do czynienia”. Jakie to jest ważne, że wiara jest również
miejscem, w którym doświadczamy cierpienia, krzyża, porażek, zagubienia, ciemności. Jezusowi nie chodziło o taki rozgłos, żeby ludzie przyszli i obwołali Go królem. Nie o to chodziło. Istotą Jego misji była śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, które prowadziło do zbawienia wszystkich ludzi. Najpierw przyjmowali Chrystusa silnego, potężnego w słowie i czynie. Byli zachwyceni, bo czynił cuda. Byli zachwyceni, bo dawał chleb za darmo. W obfitości każdy dosyta się najadł. Za czas jakiś go odrzucili, ponieważ był umęczony, upokorzony, ukrzyżowany, słaby. Zgorszyli się Bogiem, który przestał być mocny. A tymczasem On stał się słaby dla objawienia swojej miłości. To jest przerażające. Bogiem można się zgorszyć. I jako kapłan spotykam ludzi zgorszonych Bogiem. Co wtedy robią? Przestają praktykować wiarę. Przestają się spowiadać, przestają uczestniczyć we mszy świętej. Ale kto nam powiedział, że w naszej wierze zawsze będziemy rozumieli Pana Boga? Kto nam powiedział, że w naszej wierze ten Bóg, który jest dla nas kochającym Ojcem, nie będzie i nas również podciągał na wyżyny krzyża?